Efektywny chwyt wody jest podstawą szybkości i ekonomii pływania. Mimo wielu technik kraula stosowanych na różnych dystansach, w pływaniu sportowym jedno jest pewne. Ruch ręki nie może mieć fazy całkowitego zatrzymania na tzw. wyleżenie, bo powoduje to spadek prędkości. W filmie przedstawione są ćwiczenia, które kształtują najbardziej newralgiczny moment pracy ręki pod wodą, kiedy faza napłynięcia zamienia się w chwyt wody. Pływanie tego ćwiczenia daje możliwość pełnej koncentracji na przejściu z napłynięcia do chwytu wody. W momencie pełnego wyprostu ręki dłoń i przedramię muszą inicjować chwyt, delikatnie zahaczając wodę. Ruch w tym momencie musi być ciągły, bez fazy zatrzymania. Pełen wyprost ręki i początek chwytu musi być zsynchronizowany z zakończeniem rotacji przeciwległego barku. W drugiej części po prawidłowo wykonanym chwycie wody należy dodać pociągnięcie i odepchnięcie. Cały czas największą uwagę należy przykładać do płynnego przejścia z napłynięcia do chwytu wody. W przekładance dodana jest rytmiczna praca rąk, nóg i rotacja tułowia. Wysuwanie ręki w przód przed głowę powinno nastąpić w momencie zakończenia chwytu wody drugiej ręki i jej przejścia do fazy pociągnięcia. Miejsce, gdzie napłynięcie zamienia się w chwyt wody, powinno znajdować się na głębokości dolnego barku.
pełnym stylu należy położyć akcent na doskonalony we wcześniejszych ćwiczeniach element. Prawidłowo wykonane przejście z fazy napłynięcia do chwytu wody da efekt ciągłego napędu i płynności stylu, a co za tym idzie, zminimalizuje spadki prędkości na każdym zakresie pływania.